Dzień dobry panie poruczniku, dziękuję bardzo za, Witam. Witamy serdecznie. Dziękuję bardzo za pana czas, że pan znalazł dla nas. Chciałem pana zapytać. Tak. Pamięć była długo. Ale widzę, że pan ma bardzo dobrą pamięć, te wszystkie historie niesamowite. Proszę pana, bo byłem, bo ja nie zmyślam sobie, tylko tam byłem i to robiłem, co było i dlatego pamiętam to wszystko. No. Ja chciałbym pana zapytać, pan powiedział, że dzisiaj już takiego pokolenia młodzieży nie mamy, no. Że żyją w luksusie, to czy pan widzi jakieś zagrożenie dla młodego pokolenia w dzisiejszych czasach? Że nie, pozbędzie się tej patriotyzmu tego. Polska, no jest ta Polska jaka, jest to jest, no jest Polska, ale nie ma tego ducha tej polskości. Przecież jaki to zaszczyt stanąć pod orzełkiem polskim, pod chorągwią polską, to przecież zaszczyt jest takie coś, a tego u nas w tej chwili nie ma jeszcze. Może się wykształtuje kiedy, ale to nie wiem kiedy to. Pan wspominał duch chrześcijański, czy tego ducha już nie ma dzisiaj, pan uważa? No, dla propagandy. Tylko jest. No bo taka jest prawda. Sami widzicie, jak się to wszystko przedstawia. Nawet ci, co idą do kościoła, to tylko tyle idzie do kościoła dlatego, żeby go widzieli sąsiedzi, że on jest dobry, bo idzie do kościoła. Ale on nie pójdzie się pomodlić i poprawić swoje poglądy. Tylko idzie, aby pokazać się ludziom. A chciałem jeszcze zapytać pana, jakby pan zachęcił, pan porucznik zachęcił młode pokolenia do kontaktu z państwa, z pana pokoleniem? No jak, to by trzeba zaczynać od podstaw. Dzieci w szkole, od pierwszej klasy, jak dzisiaj, tak jak ja pamiętam przed 39 rokiem, wszystkie uroczystości, które były, to dzieci w szkole, każde jedno dziecko z papieru chorągiewki porobione i każde dziecko z chorągiewką. To aż miło było popatrzeć i gdzie by się nie ruszyć, to wszystko. I w szkole była lekcja śpiewu, no, wprowadzona. I myśmy na tej lekcji to się uczyli śpiewać. Wszystkie piosenki patriotyczne, jakie się tylko były, to myśmy to śpiewali. Także od małego już trzeba wpajać tę polskość i ten, no, w ogóle uczyć młodzieży i historia. Historia powinna być w szkole. I tak jak ja pamiętam, jeszcze do dzisiaj pamiętam, jak mówił na historii kierownik, bo był kierownikiem szkoły i on prowadził historię, że nas na ziemi było 2 miliardy 400 milionów ludzi, a teraz jest już 7. No, tak uczyli nas wszystkiego po kolei. No, ile w Chinach było ludzi, ile było w Polsce ludzi, w ogóle w całej Europie. Wszyscy to trzeba było na mapie pokazać palcem, żeby wiedzieć, gdzie, co się dzieje. A chciałbym się zapytać o pana, nie wiem, czy pan porucznik słyszał, prezydent Rosji, Władimir Putin, powiedział, że to Rosja, że to Polska i Niemcy rozpoczęli wojnę, a nie Rosja, że Rosja nie napadła na Polskę. Co by pan powiedział prezydentowi Putinowi na to? Oni mogą powiedzieć, to jest KGB, człowiek z KGB. On będzie cały czas mówić i pluć na Polskę, tak jak od dawna było, tak i do dzisiaj. To przecież nie jest przyjaciel, to jest człowiek. I druga rzecz, że Rosja to jest krajem zaborczym i wszędzie się pcha, tam gdzie ma lukę, to już się wpycha i zabiera te terytoria, żeby do nich należeć. A sam Putin, no to co jeszcze? No Putin, wychowanek KGB, także on nie zmieni swojego zdania. Był taki, jest i będzie. I dopóki Putin będzie, tam nie będzie zmiany. No.
I chciałem jeszcze na koniec spytać u pana o odszkodowania dla Polski od Niemiec i od Rosji. Czy pan uważa, że pan porucznik uważa, że Polska odzyskała reparacje od Niemiec i Rosji za nie. to, co... Żadnej nie dostaliśmy od... No, w każdym razie Niemcy wydali wojnę nam pierwsi. Zrobili jeszcze, jak sami wiecie, czy może się oglądali film, stacją radio. No, napchali swoich ludzi. Ja miałem taką nawet książeczkę o tym, tylko nie wiem, gdzie się ta podziała książeczka. Przecież oni tych więźniów swoich przywieźli, tam ubrali w polskie mundury i wystrzelali ich później, no, z tych swoich ludzi nawet. To była banda zędzi. Jeszcze powiem. Będąc w lesie, jak nasz oddział stał w lesie, przyjechał ksiądz i mszę świętą odprawić. I przyjechał moczar na koniach, ładnie ubrany po wojskowemu, bo oni mieli, nie wiem skąd on finansowany był, to Rosjan był finansowany i go stać było na mundury. I ksiądz zaczął homilię. W końcu mówi: wyszła chmura z zachodu. Czarna chmura z zachodu. No, mało tego. Mówi jeszcze gradowa ze wschodu. No, tak mówił ksiądz. A ten moczar w tym samym czasie, no, na swoich żołnierzy. Baczność, w tył zwrot, do koni, bo końmi przyjechali. I na tym się skończyło. On odjechał, myśmy dokończyli mszę świętą. No, tak było, no, wszędzie było. Tylko że Uskok na tyle był mądry, że on ze wszystkimi umiał się. Na naszym terenie była partyzantka Rosjan, partyzantka mieszana Rosja, Rosjanie i Polacy, Żydzi byli, partyzantka żydowska, BH nie było tam u nas. Było, organizacja była, ale żeby jawnie partyzantka była, to nie, tylko miejscowe. I on umiał ze wszystkimi sobie dać radę. Nawet z jedną partyzantką taką mieszaną, rosyjsko-polską, na jednej wiosceśmy kwaterowali. No, umiał sobie dawać radę. Także tak trzeba, to był... On był człowiek naprawdę mądry, wojskowy, a wojskowy to z tego tytułu, to był wzór Polaka, to był wzór żołnierza, to był wzór patriotyzmu. Wszystko w tym człowieku było. Dbał o siebie, życie oddał, ale tylko za ojczyznę. Panie poruczniku, dziękuję bardzo za ten wywiad. Życzymy panu wielu zdrowia i dziękuję za poświęcenie wtedy i też dziś, że pan głosi nadal informacje o tym. Wszystko w pamięć poszło, żeby ludzie się dowiedzieli jeszcze, jak było i jak to wszystko się skończyło, no bo inaczej nie mam wysłowienia dobrego, bo wie pan, ale życzę wam wszystkiego najlepszego. Głoście i szersza wiadomość o partyzantach tych, co były, o Armii Krajowej, o całym, całej sytuacji, jaka była, począwszy od 1939 roku. Dziękuję bardzo.